Czemu służy trening w hali? Czemu służy? No służy temu, że jeżeli jest zima i jest zimno, to trzeba się gdzieś ukryć. A że jak jest zima, to musi być tak, zimno? Tak, dokładnie. No nie zawsze, do tej pory było bardzo ciepło, ale niestety rozpoczęliśmy przygotowania i jak na złość spadł śnieg. Jedni się cieszą, drudzy nie, dlatego ćwiczymy w hali, ponieważ jest cieplej. I oprócz hali jest tutaj siłownia, dlatego staram się tam korzystać, żeby popracować po prostu nad siłą w takich optymalnych warunkach. Ale za chwilę będziecie biegać po boisku z piłkami, więc chyba to też taki stricte piłkarski trening, nie tylko siłowy. Tak, zgadza się. Po południu mamy trening właśnie typowo piłkarski, natomiast tutaj popracujemy nad takimi innymi elementami, tak jak powiedziałem, siłą, zwinnością, gibkością. Nie pada, nie jest zimno, także wszystko będzie ok. Kilka dni temu miałeś okazję zagrać w hali z amatorami, więc była to dla ciebie raczej zabawa. Ale w ogóle czy ten rodzaj futbolu cenisz, czy podoba ci się? Czemu on w ogóle służy i jak bardzo różni się od tego na Zielonej Murawie? Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to bardzo, bardzo lubię grać na hali, jest to mniejsze boisko, tak? Czyli jest ograniczona ilość zawodników, cięższy kontakt z piłką, liczą się umiejętności techniczne, przede wszystkim tak, nie siła i takie rzeczy. Dlatego niektórzy, którzy grają na dużym boisku, są bardzo dobrymi piłkarzami, nie radzą sobie w hali i odwrotnie, a tak jak powiedziałem, cały życie czekają na to, żeby sobie pograć na hali, że tak powiem, ale w końcówce mojej przygody z piłką zerwałem ją za dwa w kolanie i teraz gram, ale muszę uważać. A to myślałeś o tym po zakończeniu kariery, że może przeniesiesz się w ogóle do futsalu, tak? Może nie aż tak bardzo, chociaż miałem przyjaciela, który był trenerem mistrza Polski futsalu w drużynie z Poznania w Akademii Słowa Poznań i mnie namawiał, żebym mu nie grał. Być może sporadycznie bym tam zagrał, ale teraz już nie ma takiej możliwości, poza tym ta drużyna też się rozpadła. Jakie są podstawowe różnice między tym normalnym, powiedzmy tym na zielonej trawie futbolem, a tym zamkniętym pomieszczeniem? No tak jak powiedziałem, to jest podobnie do piłki ręcznej, boisko jest małe na tych samych wymiarach, dlatego gra mniejsza ilość zawodników, panują pewne schematy, także na dużym boisku nie da się wielu rzeczy przewidzieć, bo jest zaangażowanych w to kilkanaście osób, natomiast tutaj są 4 czy 5 osób, można przewidzieć pewne zagrania, także obiera się bardziej na wyuczonych schematach, no i potem oczywiście na indywidualnych umiejętnościach technicznych. Fajnie było wrócić do pracy po zimowej przerwie? No tak, na pewno był czas, żeby wypocząć, bo tego urlopu trafiło się więcej niż zwykle, praktycznie półtorej miesiąca prawie, także ja skorzystałem, byłem w Egipcie ze znajomymi, także w górach na Sylwestra, także wypocząłem i jestem gotów do pracy. O te góry muszę spytać, bo bezpośrednio przed wyjazdem pamiętam, że dostałeś takiego maila od jednego z przyjaciół, że jakieś tam macie specjalne plany dotyczące wyjazdu w góry, to czego dotyczyły? Znaczy no tak, byliśmy tam praktycznie z 5 dni w Szczyrku, akurat pogoda za bardzo nie dopisała, bo śniegu w tym roku nie było i jak na złość teraz spadł, tak jak zaczęliśmy treningi, no ale były też sztucznie osiężane stoki, także można było skorzystać troszkę też. Czy jeździłeś na nartach? Coś a wolno ci formalnie jeździć na nartach? Znaczy no, to jest tak, wie pan, bez jakichś ekscesów, tak, tylko spokojnie. Co was czeka teraz w tym okresie najbliższym? Mam tu na myśli konkretnie bramkarzy. Wiadomo, że wasz trening no, różni się od pozostałych członków drużyny. Na pewno ciężka praca, tak, bo to jest taki okres, gdzie trzeba się przygotować do sezonu i trzeba dużo zdrowia zostawić, dużo potu wylać i na pewno jesteśmy nastawieni na to, że trzeba to zrobić. Bez tego nie da się jakby obejść, tak. Zresztą no, nie jest to pierwszy obóz, no już troszkę gram w piłkę, także już trochę tych obozów przeżyłem, jestem przygotowany do ciężkiej pracy i na pewno będziemy pracować nad skocznością, mamy troszkę inne treningi, tak, niż zespół musi bardziej tlenowo, takie rzeczy, no my akurat tego tlenu aż tak nie potrzebujemy, aczkolwiek też mamy stawki, gdzie musimy pobiegać, no ale mówię, bardziej takie dynamiczne treningi. A w sensie czysto technicznym? Czy ten trening różni się po prostu od innych okresów w roku? Czy jest to samo akurat, jeśli chodzi o czysto techniczne elementy? Na pewno jest mocniej, tak? Jest więcej płotków, powiedzmy więcej skoków trzeba wykonać, więcej takich krótkich startów dynamicznych, żeby tą szybkość podpracować. Mówię, no przede wszystkim szybkość i skoczność i na to trener kładzie za to. A czy lubisz grę w hali, bo za chwilę pewnie będziesz się musiał z takim wyzwaniem zmierzyć? No lubię pograć. Akurat mój brat gra w futsal w pierwszej lidze na hali, na bramce, także też lubię pograć, ale akurat tutaj nie będziemy grać, tutaj raczej trening taki szybkościowy też. A jak ważne są w okresie przygotowawczym mecze sparingowe, najbliższy już za dwa dni w Ursusie z Dolganem? No na pewno ważne, tak, bo jesteśmy piłkarzami, także my musimy grać w piłkę, a to co teraz robimy właśnie na tej hali, przygotowujemy się szybkościowo i tak dalej, to ma tylko nam pomóc w grze w piłkę, a te sparingi pozwalają nam się doskonalić, mówię, z piłką, no i to jest najważniejsze przed tym. Biegam trochę w przyszłość, ale czego po tej wiosennej rundzie się spodziewasz?
Dlaczego? No myślę, że założenie jest takie, jakie było na tą rundę, która jest za nami, że na każdy mecz się mobilizujemy i chcemy każdy mecz wygrać. Jeśli tak będziemy podchodzić, to myślę, że możemy mierzyć wysoko.